Cześć, witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Adrian Pakulski i dzisiaj chciałem wam powiedzieć dwa słowa na temat tego, co mały, średni, a czasami także duży biznes może zrobić dla siebie w kontekście pozycjonowania strony internetowej w Google i podam wam 10 powodów, dla których wasza strona internetowa, jeżeli jesteście blogerami, właścicielami sklepów internetowych, firm, no nie wyświetla się tam, gdzie byście tego chcieli. Zanim prezentacja, to dwa słowa o mnie. Nazywam się Adrian Pakulski i od 2009 roku zajmuję się pozycjonowaniem stron internetowych w Google. Od 2010 robię to zawodowo pod marką Paku Studio. Do tej pory zaczynałem w SEO od budowy sieci serwisów o akwarystyce słodkowodnej. To była moja pasja, zanim zacząłem się pozycjonować. Szukałem taniego ruchu, to znaczy były treści, ja je zredagowałem, szukałem po prostu sposobu na to, żeby pozyskać użytkowników, którzy będą wchodzili na te strony, klikali w banery i będę mógł po prostu refinansować swoją działalność. Poza jakimiś reklamami displayowymi, wymianą banerów na forach, branżowych blogach, pozyskiwanie ruchu z Google po prostu okazało się najtańsze. Jestem też autorem serwisu. Projekt już jest wygaszony, serwis informacyjny InfoKoszalin, agencja Paku Studio. Zbudowałem zespół Red SEO Copy, który specjalizuje się w copywritingu SEO, czyli redagowaniu treści, które są zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek internetowych. No i od 8 miesięcy jestem współwłaścicielem sklepu z częściami do motocykli Enduro i Cross Enduro 7. Ona jakby była inkubowana przez te kompetencje, które przelałem ze swojej pracy. No jest pewnie kilka innych jeszcze projektów, o których nie ma co mówić. Zanim przejdę do meritum, to powinniście wiedzieć, że SEO jest manipulacją wynikami organicznymi Google'a. To znaczy, jeżeli wierzycie, że są jakiekolwiek techniki, które są mniej albo bardziej zgodne z regulaminem wyszukiwarki, to takich po prostu nie ma, tak? SEO wybiega poza regulamin wyszukiwarki i wszystko, co robicie, optymalizujecie swoje treści, pozyskujecie linki, wymieniacie, nie wiem, kod źródłowy strony, optymalizujecie, cokolwiek robicie, to wszystko jest niezgodne z wytycznymi dla webmasterów, które wydaje Google, jest niezgodne z regulaminem wyszukiwarki, z polityką firmy. A dlaczego jest niezgodne? Z bardzo prostej przyczyny, bo SEO jest konkurencją dla AdWordsów. 80% wszystkich dochodów, które Google osiąga ze sprzedaży reklam w wynikach wyszukiwania i w reklamach displayowych w sieci AdWords. No skoro nie zarabia na pozycjonerach, bo jest bardzo prosty przykład. Mamy pana Mirka, który prowadzi w Koszalinie warsztat samochodowy. I teraz pan Mirek może albo przyjść do Google'a i płacić za AdWordsy i rozlicza się z Googlem CPC, czyli płaci za każde kliknięcie, na przykład 2, 3, 4 złote, albo przychodzi do SEO-owca i mówi, że chce pozycjonować swoją stronę internetową. To proces budowania pozycji zajmuje dużo więcej czasu, bo AdWordsa można odpalić z dnia na dzień. Natomiast no, w perspektywie długoterminowej SEO jest dużo, 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 dużo tańsze. No i teraz to, co się z tym wiąże, to wszystkie działania SEO wiążą się z jakimś większym albo mniejszym ryzykiem, bo skoro tych firm, które nie przychodzą bezpośrednio do Google'a, znaczy tych firm, które nie przychodzą bezpośrednio do Google'a kupować AdWordsy jest bardzo, bardzo dużo, czyli pan Mirek nie wydaje tych pieniędzy bezpośrednio w wyszukiwarce, no to Google próbuje to przycinać, czyli próbuje na poziomie algorytmicznym, na poziomie jest taki zespół, który się nazywa SQT, czyli Search Quality Team. To są ludzie, którzy filtrują ręcznie wszystkie wyniki wyszukiwania i szukają stron internetowych, które w jasny sposób łamią wytyczne wyszukiwarki po to, żeby je wyciąć i po to, żeby pan Mirek z powrotem wrócił do AdWordsów. Jest taki dokument, który się nazywa Wskazówki dla webmasterów. To jest dokumentacja oficjalna Google'a na temat tego, co wy jako webmasterzy, właściciele stron internetowych, sklepów, firm i tak dalej możecie robić, a czego robić nie możecie. W praktyce wygląda to w taki sposób, że wszystko, co wam wolno, nie działa, a wszystko, czego wam nie wolno, działa, tylko że wiąże się z pewnym ryzykiem. Nie mówię tu o takich patologicznych sytuacjach, jak na przykład ukrywanie treści
w białym kolorze, na białym tle, bo takie też case'y się zdarzało, że ktoś tak próbował ukrywać treści przed użytkownikiem, bo upychał tam dużo słów kluczowych po to, żeby tylko sam algorytm Google'a widział, że tam są jakieś treści powiązane z jego usługami. Natomiast no, generalnie to wszystko, co znajdziecie w wytycznych dla webmasterów, no to po prostu nie działa. O pozycjach decydują trzy czynniki. To są czynniki, znaczy układ tutaj jest hierarchiczny, czyli jeżeli macie linki prowadzące to strony, one są, grają jakby pierwsze skrzypce. Jeżeli macie treść, zawartość strony, są troszkę mniej istotne i struktura, jakość kodu źródłowego jest jakby najmniej tutaj, odgrywa najmniejszą rolę. Gdybym miał powiedzieć procentowo, jakie to są układy, to bym powiedział, że pierwszy, czyli linki, to jest 60-70%, potem jest 20 i powiedzmy 10-15%. Przechodząc do meritum, błędy on-site, czyli błędy w obrębie domeny. Generalnie błędy, które możecie podzielić, dzielimy na dwa bloki. On-site i off-site, czyli te, które macie wewnątrz swojej strony internetowej, co jest związane z budową samej strony internetowej, to na co na niej macie i to, co pośrednio albo nie bezpośrednio od was zależy, o czym będzie dalej. Pierwszy błąd to duplikacja wewnętrzna. Duplikacja to jeden z najważniejszych, z kluczowych błędów, które popełniają webmasterzy. Duplikacja to nic innego jak powielanie tej samej treści w obrębie jednej strony internetowej. Jeżeli macie bloga, jeżeli macie na przykład kategorie, archiwa, tagi lub jakiekolwiek inne sposoby sortowania, są to treści, które są zduplikowane. Dobrym przykładem mogą być na przykład blogspoty. Jak wejdziecie czasami sobie na jakiś blog na blogspocie, to widzicie, że na pierwszej stronie ładuje się 15 postów, żaden z nich nie ma wypisu, czyli nie jest odnośnikiem do właściwego wpisu, tylko są to całe posty, które zawierają po 15 zdjęć każda i ta strona ładuje się 15 minut, bo tam jest 100 zdjęć. I teraz, jeżeli przejdziecie sobie na przykład do kategorii najpopularniejsze, archiwa według roku, ciekawe i tak dalej, to w kółko macie te same treści. Robot Google to wyłapuje i przycina waszą widoczność w wyszukiwarce, bo uznaje, że coś jest nie tak. Czyli duplikacja wewnętrzna. Jeżeli macie na przykład sklep internetowy i macie jeden produkt, który występuje w 20 różnych kopiach, które różnią się tylko kolorami, jakim wymiarem, jakimikolwiek innymi parametrami, to też jest błąd, tak? To się powinno wyświetlać jako jeden produkt i użytkownik powinien mieć wybór wewnątrz, że wybiera sobie taki albo inny rozmiar. Nie robimy tego duplikatami, bo teraz macie na przykład jedno krzesło, sprzedajecie, powiedzmy, w całym sklepie internetowym macie 10 krzeseł. 10 krzeseł występuje w 10 różnych kombinacjach rozmiarów, kolorów i tak dalej. I okazuje się, że macie 10 produktów, a na przykład w sklepie jest 1000 podstron, które są duplikatami tych 10 produktów. I to jest powód, dla którego Google będzie dewaluował wartość waszej strony internetowej, bo będzie uważał, że nic ciekawego na niej nie ma, skoro są same duplikaty. Brak hierarchizacji treści. Jeżeli budujecie dokument, macie na przykład wpis na blogu albo produkt, pamiętajcie, żeby w kodzie źródłowym oznaczać kolejne paragrafy takimi znacznikami od H1 do H6. Jeżeli macie tytuł bloga, to w kodzie źródłowym powinien być oznaczony jako H1, czyli najważniejsze to, co to są jakby znaczniki, którymi wskazujemy, jak dokument jest zbudowany i co jest w nim najważniejsze. Jeżeli macie produkt, to H1 powinna być oznaczona nazwa produktu. H2 na przykład, dlaczego warto wybrać ten produkt i tak dalej, i tak dalej. Gdyby to był na przykład oferta jakiejś firmy, to piszemy, że na przykład H1 piszemy, że to jest lakierowanie samochodu. Dalej mamy, zobacz przykładowe realizacje lakierowanych samochodów przez naszą firmę i tak dalej, i tak dalej. Zła budowa adresów URL. To już się tak często nie zdarza jak kiedyś, bo programiści się trochę nauczyli i dzisiaj takich błędów już nie ma, chociaż też się zdarzają. Często dotyczy to jakichś starych CMS-ów, sklepów internetowych,
zdarzają się jakieś porównywarki, które mają jakieś kosmiczne adresy URL, takie jak tutaj widzicie. Poprawny adres URL to tylko ten pierwszy, to znaczy domena.pl łamane na maski, myślnik spowalniczy, myślnik autonomiczny, myślnik sklep. Odzwierciedla to w 100% zawartość tej strony, czyli to, co użytkownik, czego może się spodziewać na tej stronie. Zawiera też słowo kluczowe sklep, bo ludzie często wpisują, bo jak ktoś wpisze maski spawalnicze autonomiczne, no to nie chce pewnie szukać blogów o maskach spawalniczych autonomicznych, tylko pewnie będzie szukał sklepu. Później macie przykład, akurat tu jest duplikat, więc to i to jest to samo, ale jeżeli macie coś takiego jak jakiś based project, exact match, znak zapytania, paragraf, PH23, cokolwiek, no to to nie są dobre adresy URL i to wypadałoby zmienić. Ostatni punkt, niewiele różni się od pierwszego, ale też poprawnym adresem URL nie jest. Problemem jest to, że nie jest to myślnik, tylko podkreślnik. Często spotykam to w sklepach, że jeszcze czasami gdzieś podkreślniki są stosowane. A dlaczego to nie jest poprawne, to taki mamy przykład. Google nie interpretuje poprawnie podkreślników. Myślniki są poprawnym, jedynym poprawnym separatorem w adresach URL, bo robot je czyta w taki sposób, że mamy maski spowalnicze autonomiczne sklep. Natomiast jeżeli macie podkreślniki, to tak jak tutaj widzicie, jest po prostu jedno długie słowo i robot po prostu nie ma pojęcia, co to jest, jaka jest zawartość tej treści, na którą on będzie wchodził. Czwarty poważny błąd to indeksowanie wyników wyszukiwania, parametrów, stron paginacji, tagów i tak dalej. To jest też nawiązanie do tego pierwszego punktu, o którym mówiłem, czyli duplikacja treści. Wszystko, co indeksujecie, powinno być unikalne. Pomijam tutaj już takie fakty, że jeżeli macie sklep internetowy, to nie indeksujecie w nim koszyka, nie indeksujecie w nim regulaminu. Regulaminu nawet z tego względu, że są firmy, które przeszukują zawartość wyszukiwarki i szukają tych sklepów, które mają zapisy niezgodne z podstawą prawną. A podstawa prawna bardzo często się zmienia, czyli jeżeli macie, nie wiem, strzelam, 2 lata temu na przykład przedsiębiorcy mieli tydzień na zwrot towaru, to teraz mają 14 dni, to znaczy konsument ma 14 dni na zwrot towaru. Jeżeli wy nie dostosowaliście swojego sklepu internetowego do tych 14 dni, to są firmy, kancelarie, które będą próbowały od was wyłudzić pieniądze, będą szukały zaindeksowanych regulaminów, w których są te dane niezmienione i będą was straszyli, że podadzą was do GIODO, do innych instytucji, do Urzędu Praw Ochrony Konsumentów, jeżeli tam nie wpłacicie im jakieś pieniędzy albo nie zlecicie napisania poprawnego regulaminu w zaprzyjaźnionej ich kancelarii. Indeksowanie wyników wyszukiwania to też jest poważny błąd. To znaczy, powiem wam tak, jeżeli ktoś umie indeksować wyniki wyszukiwania, to można robić. Jeżeli macie na przykład sklep internetowy, i użytkownicy wpisują wewnątrz do waszej wyszukiwarki jakieś słowa kluczowe, produkty, których szukają, to jeżeli wiecie coś z tym zrobić, można to indeksować. Natomiast generalnie zasada jest taka, że tego nie robicie. Jeżeli macie małe doświadczenie, to nie polecam. Przykładem strony, która potrafi to robić, jest na przykład fakt.pl. Oni indeksują wyniki wyszukiwania wewnątrz swojej wyszukiwarki i na przykład są użytkownicy, którzy wpisują, że Jurek Owsiak nie żyje. Oni mają w ten sposób, to znaczy i to działa w ten sposób. Nie ma żadnego artykułu o tym, że Jurek Owsiak nie żyje, ale gdyby cokolwiek się zdarzyło, to oni już mają te treści. Pod wynikami wyszukiwania będą się wyświetlały artykuły, które będą gromadziły, tam po prostu w wynikach wyszukiwania będzie spis artykułów o Jurku Owsiaku i oni to indeksują. To ma krótkie nogi, bo jeżeli ktoś z moderatorów Google'a zorientuje się, no to może to przyciąć. Jeżeli chodzi o indeksowanie parametrów stron paginacji tagów, to jest nawiązanie do tamtego pierwszego punktu, czyli jeżeli macie bloga, to indeksujcie na przykład stronę główną, wpisy, indeksujcie ewentualnie archiwum, ale nie indeksujcie już tagów,
stron paginacji, czyli macie takie przejście, wchodzicie na archiwum i tam macie przejść do strony drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej, bo macie w kółko te same treści, ten sam content. Te same treści będą się wyświetlały w archiwach, w jakichś ostatnich wpisach i tak dalej. To jest w kółko męczenie tego samego kontentu i generalnie Google tego nie lubi. Ukrywanie treści i optymalizowanie strony. Tutaj macie przykład, sprzedam Opla. Też nie chodzi o to, że jeżeli optymalizujecie treści, to one powinny generalnie odzwierciedlać po jakiejś części potrzeby użytkowników, czyli ten użytkownik powinien znaleźć wszystkie informacje, które go interesują. Natomiast no nie robimy czegoś takiego, że upychamy wszystkie słowa kluczowe jedno po drugim, bo wiadomo, że to w perspektywie krótkoterminowej będzie działało. Natomiast też na poziomie algorytmicznym jest to bardzo łatwe do wyłapania, czyli jeżeli będziecie mieli ofertę swojej firmy sformatowaną w taki sposób, że mój warsztat samochodowy Koszalin jest najlepszy, zapraszamy na remonty samochodów w warsztacie samochodowym Koszalin, pozdrawiam warsztat samochodowy Koszalin Jurek, no to generalnie to długo trwać nie będzie. To znaczy w perspektywie krótkoterminowej pewnie gdzieś ta strona będzie się wysoko wyświetlała, natomiast w dłuższej perspektywie to tak czy siak na poziomie algorytmicznym zostanie z czasem wycięte. Błędy offsite, czyli błędy zewnętrzne. Mamy połowę. Wiara, że dobre treści obronią się same i niepozyskiwanie linków. Tak jak wam mówiłem, głównym czynnikiem, który ustawia strony internetowe w Google są nadal linki. Yandex, czyli największa wyszukiwarka rosyjskojęzyczna, czyli Rosja, Ukraina i tak dalej, wszystko co ma cyrylicę, kiedyś prowadzili takie testy i próbowali stworzyć wyszukiwarkę, algorytm, który nie będzie oparty na odnośnikach, tak? Czyli nie będzie, bo oni uznali, że tak, najwięcej spamu jest generowanego z tego powodu, że ludzie pozyskują linki. Bo jeżeli ja mam stronę firmową, to żeby moja strona firmowa była wysoko, to potrzebuję 10 kolejnych stron internetowych, które będą rekomendowały odnośnikami moją stronę. Więc pomyśleli, że jeżeli wytną ten czynnik rankingowy, no to zniknie problem spamu, a oni mają problemy sprzętowe z przetwarzaniem tylu informacji, które się każdego dnia w internecie pojawiają. Będą mogli przyciąć sobie na data center, natomiast no, okazało się tak, że pozycjonerzy obsiedli same strony internetowe, optymalizowali je do bólu, no i oni z tego algorytmu zrezygnowali, bo był straszny miszmasz w wynikach wyszukiwania. Jeżeli nie pozyskujecie linków, to nie wierzcie, że dobre treści same się obronią. Może na YouTubie, ale nie w Google. Więc jeżeli będziecie mieli nawet artykuł, który jest unikalny, ma super grafiki, wrzuciliście tam jakieś super wideo i tak dalej, ale żadne linki nie prowadzą do tej podstrony, to ona nigdy wysoko nie będzie. To znaczy, jeżeli to są mało konkurencyjne frazy, to jasne, im macie więcej unikalnej treści, no tym większa szansa, że one gdzieś się będą wyświetlały, natomiast przy konkurencyjnych frazach no po prostu nie ma na to szans. Toksyczne towarzystwo, linki z zaspamowanych stron. Jeżeli pozyskujecie linki na własną rękę, no to róbcie to w taki sposób, żeby to były jakieś strony, które są niezaspamowane, czyli szukajcie takiego wiarygodnego otoczenia. Jeżeli prowadzicie firmę usługową, no to możecie wymieniać się linkami z innymi firmami, z którymi współpracujecie. Jeżeli, nie wiem, udzielaliście jakiegoś wywiadu i bloger wrzucił treść, tylko nie wrzucił linka do waszej strony, to zwróćcie się do niego, a czy nie mógłbyś wrzucić linka odnośnika do naszej strony internetowej i dzięki, nie? Natomiast przestrzegam przed, jeżeli nie macie doświadczenia, przestrzegam przed pozyskiwaniem linków ze stron o wiarygodności, których nie znacie. Jeżeli to są fora i one są zaspamowane, no to raczej bym tego nie próbował. Jeżeli macie blogi i to będzie 300 komentarz na WordPressie, który będzie linkiem do waszej strony, też bym tego nie robił.
Jeszcze kilka lat temu wyszukiwarka działała w taki sposób, że był wyścig na liczbę pozyskanych linków. Jeżeli mieliście na przykład, powiedzmy, że miałem stronę internetową, do której prowadziło 5 tysięcy linków, no to chłopak, który miał tych linków 10 tysięcy, był przede mną. I był tylko wyścig narzędziowy, bo latały automaty, które same pozyskiwały linki, bo dodawały tam linki na jakichś stronach amerykańskich, rosyjskojęzycznych. I był wyścig, czyli jeżeli pozyskaliście linka ze strony o małym autorytecie, to Google oznaczał, że waga tego odnośnika, tej rekomendacji jest zerowa, czyli ona nie działa dodatnio, ale nie działa też ujemnie. Natomiast dzisiaj algorytm działa już w taki sposób, że link jest w skali nie od 0 do 10, tylko od plus 10 do minus 10. Jeżeli pozyskacie 10 linków ze stron o niskim autorytecie, które są zaspamowane, bo tam, nie wiem, są na przykład rosyjskie jakieś linki, od których nie wiedzieliście, no to pozycja waszej strony też może się potencjalnie obsunąć. Nieprzywiązywanie wagi do atrybutu rel nofollow, to jest trzeci punkt. Jeżeli pozyskujecie linki, nie szukajcie linków, które są w kodzie źródłowym oznaczone w taki sposób. Rel nofollow był atrybutem, który pierwotnie... to były linki reklamowe. Jeżeli na przykład, bo rekomendacja Google jest taka, że nie macie prawa pozyskiwać żadnych linków prowadzących do waszej strony w sposób nienaturalny, a jeżeli je pozyskacie, one muszą mieć atrybut rel nofollow, czyli że wyszukiwarka wie, halo, to ja stoję za tym linkiem, to ja go stworzyłem. Nie uwzględniajcie tego linka, tego odnośnika w algorytmie, żeby moja strona potencjalnie na przykład nie spadła. No te linki generalnie budują pewien autorytet waszej domeny w ogólnym rozrachunku, ale nie wpływają na konkretne frazy, czyli jeżeli macie tak zbudowany link, no to nie ma szans, żeby wasz sklep meblarski, który prowadzicie, wskoczył na sklep meblarski. Jeżeli już płacicie za linki, pozyskujecie jakieś linki od blogerów i tak dalej, proście, żeby ten link zawsze wyglądał w taki sposób, czyli żeby to był normalny link. Czwarty, lubisz technologię Flash. To mi się dzisiaj udało, bo prezentację miałem skończoną tydzień temu. Dzisiaj rano przeczytałem, że Google Chrome Google wypuściło aktualizację do Google Chroma, która absolutnie kończy z Flashem. Czyli do tej pory, jeżeli mieliście elementy na stronach internetowych, które były Flashem, to one się nie wyświetlały. Chrome wyświetlał do tej pory jeszcze strony internetowe całe. Czyli jeżeli kliknęliście, że tak, potwierdzam, dodaj do wyjątku, chcę zobaczyć tą stronę internetową, to on ją wam wyświetlił. Natomiast generalnie Flash dzisiaj już jest totalnie zdewaluowany. Roboty Google zawsze, bo to była technologia zamknięta, zawsze miały problem z odczytywaniem treści z tych stron internetowych. Więc jeśli macie taką stronę internetową albo myślicie, że fajnie byłoby mieć taką stronę, która skacze, i tam wszystko się w niej rusza, pływa i jest muzyka, no to generalnie trzymajcie się z daleka. Ostatni punkt to kupujesz linki na Allegro, bo są tanie. Jeżeli pozyskujecie linki, nie macie doświadczenia, róbcie to we własnym zakresie. Nie płaccie za linki ze stron, których nie znacie. To znaczy, jeżeli wejdziecie na Allegro i zobaczycie, że za 19,99 możecie kupić 3000 superlinków, to na pewno nie działa. Tak, to jakby jest pewna prawidłowość. W sklepach dla pozycjonerów też znajdziecie oferty sprzedaży linków, piramidy i inne tego typu cuda. Jeżeli pozycjoner wie, z czym się to je, jakie jest ryzyko, może z tego skorzystać, natomiast wam tego nie polecam. I to było chyba tyle. Tutaj macie kontakt do mnie. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego materiału. Dziękujemy, Adrian. Słuchajcie, 2-3 pytania do Adriana. Mateusz. Ja mam pytanie dotyczące linków zaspamowanych stron. Powiedziałeś, że jeżeli linki do naszej strony pochodzą z zaspamowanych stron, to one obniżają wartość naszej strony. To co w takim razie, jeżeli ja pozyskam takie linki wskazujące na stronę mojej konkurencji? No to potencjalnie możesz obniżyć ich pozycję. Jest to... No ale jak...
to by było trochę no, manipulowanie wynikami. Bo to jest, znaczy, to wydaje się łatwe, bo widzisz, można byłoby zrobić w taki sposób, żeby na przykład wpiąć stronę internetową do jakiegoś systemu linków rotacyjnych i linkować cały czas anchorem spam albo porno. Natomiast to nie zawsze działa. Generalnie często jest tak, że pieniądze wydane na depozycjonowanie, już pomijam, że to jest, powiedzmy, że jest nieetyczne w kontekście biznesowym, SEO-wcy też tego nie robią. Nie zawsze przekłada się na wyniki. Czyli może być tak, że wydasz 1000, 2000, 3000, żeby tą firmę zdepozycjonować, ale nie ma gwarancji. I często jest tak, że ta strona stoi i na przykład po 3 latach dopiero wypada. Ale ty już tego biznesu nie robisz i ciebie już to nie interesuje. Albo ona stoi i jeszcze wyżej jest. I te linki z porno w ogóle jej nie szkodzą. Także to nie zawsze tak działa, nie? Okej, okay, jeszcze jakieś pytanie? To ja mam takie pytanko króciutkie. Mówisz o duplicate content, natomiast Google nie tak dawno też wspominał o tym, że właśnie sklepy, które mają podobny asortyment, choćby sklep z gwoździami, gdzie trudno wyróżniać różne produkty, ty wspomniałeś o 10 krzesłach, że rzeczywiście w sklepach duplicate content nie będzie tak bardzo i rygorystycznie wystrzegany. Czy to, co oni tam mówią, to wiecie, to jest jakby jedna śpiewka, a to, co rzeczywiście działa, to jest drugie. Oni powiedzieli, bodaj miesiąc temu powiedzieli, że linki z toksycznych miejsc w ogóle nie działają. To znaczy, nie martwcie się, że tam ktoś was z jakichś rosyjskich stron linkuje, natomiast praktyka pokazuje to, że generalnie to nie działa i nie do końca bym wierzył tym, co oni tam w oficjalnej dokumentacji twierdzą na ten temat. Okej, okay, ostatnie pytanie. Jeszcze tak a propos, czekaj, zgubił mi się wątek, zaraz drugie pytanie je sobie przypomnę. Ja mam pytanie o jakieś narzędzie, które by pozwalało analizować, czy znasz, czy mógłbyś powiedzieć o jakimś narzędziu, które by pozwoliło analizować te złe linki. Narzędzie, które by pomagało analizować pozycjonerowi i namierzać te złe linki, które są złe, które jest są link dobre. Jest link detox. Czy to ty... Nie, jest, znaczy powiem w ten sposób, też nie robiłbym sobie... To nie jest na 100%, ja się domyślam. Tylko na tak, bo to jest, prawda jest taka, że tak, algorytmu nikt nie zna, czyli autorzy narzędzi mogą tylko przypuszczać albo bazować na swoich doświadczeniach, że coś działa albo nie działa. Czyli jeżeli jest narzędzie, jest takie narzędzie link detox, on kosztuje chyba tam 500, 600, 700 dolarów za miesiąc w tym podstawowym swoim pakiecie i on rzeczywiście z Search Control można pobrać wszystkie swoje linki, które prowadzą do swojej strony internetowej i on przeprowadzi taką analizę i oznaczy strony, które potencjalnie mogą szkodzić. Natomiast tu też jest jakiś margines błędu, no i to też nie zawsze jednoznacznie wskazuje. Jeżeli macie na przykład taką sytuację, że ktoś wam dodaje linki z zaspamowanych stron, czyli właśnie próbuje depozycjonować wam stronę, macie takie narzędzie w Search Control Disavow Tool i tam możecie dodać spis wszystkich linków, które znaleźliście, a prowadzą do waszej strony internetowej. No i te linki powinny zostać zdewaluowane, czyli wskazujemy robotowi Google'a: hej, to nie są moje linki, ja ich nie zrobiłem, ktoś próbuje mi zaszkodzić. No i nie bierzcie ich pod uwagę przy budowie rankingów, więc w ten sposób można to wyeliminować. Aha, jeszcze tamto pytanie, to 3 miesiące temu oni powiedzieli, że właśnie linki z zaspamowanych toksycznych stron, że nie będą, nie martwcie się webmasterzy, że to nie będzie w ogóle oddziaływało na wasze strony, bo my zaktualizowaliśmy algorytm, a praktyka pokazuje coś zupełnie innego. Także to, co oni tam jakby w oficjalnych komunikatach przekazują a propos tej duplikacji, to też bym miał duży margines do tego, co oni tam po prostu podają. Adrian, dziękujemy. Resztę pytań poprosimy już w strefie netflixowej. Dzięki bardzo. Adrian, wybierz jedno pytanie, które nagrodzimy. Ostatnie pytanie.